Cześć, nazywam się Bożena Lewicka. Chcę dzisiaj zająć się tematem osiągania celów, spełniania marzeń. Bo życie bez celu tak naprawdę jest jak statek bez ster. Kiedy wiesz, w jakim kierunku płyniesz, twoje życie nabiera pasji, nabiera kolorów, barw, nabiera pozytywnej energii. Zanim dopłyniesz do danego portu, cieszysz się już dużo wcześniej tym, co tam zobaczysz, czego doświadczysz. A kiedy docierasz do danego celu, masz ogromną satysfakcję, że już tam jesteś, że to masz, że tego doświadczasz. Niekiedy, aby osiągnąć jeden większy cel, po drodze potrzebujesz zrobić kilka małych kroków. W rezultacie to one doprowadzają cię potem do szczytów twoich możliwości. Dlatego lepiej jest mieć wytyczony plan, drogę działania do realizacji tych celów. I jeśli potrzeba, możesz go trochę zmienić, modyfikować. Lepsze to, niż nie mieć w ogóle żadnego celu. Dlatego już teraz zastanów się i odpowiedz sobie na kilka pytań. Czego tak naprawdę pragniesz? Dlaczego tego pragniesz? Kiedy chcesz to osiągnąć? Jak to zrobisz? Skąd będziesz wiedzieć, że już to osiągnąłeś? Jest wiele metod, sposobów, które mogą ci pomóc w drodze do realizacji twoich celów, twoich marzeń. Osobiście jestem zwolennikiem tych najprostszych. Należą do nich medytacja, relaksacja, medytacja dynamiczna, metodą Sylwy, medytacja z oddechem, świadomym oddechem, afirmacje, zmiana negatywnych programów na pozytywne, zmiana przekonań, która pomaga zmieniać tak naprawdę nastawienie do tego, co możesz, co jest w zasięgu twojej ręki, co możesz osiągnąć. Bo tak naprawdę możesz wszystko zmienić w swoim życiu. Do ciebie należy siła, do ciebie należy moc, ale też decyzja, żeby spełnić swoje marzenia, swoje pragnienia. Tego ci życzę. Siły w podejmowaniu decyzji. Do zobaczenia.